Witam. W tym krótkim wideo chciałem zaproponować cztery aplikacje, które mogą być pomocne w rzucaniu jakichś nałogów, złych nawyków, bądź w kształtowaniu dobrych nawyków. Tych aplikacji oczywiście jest multum. Ja zaproponuję tylko cztery. Jeżeli macie jakieś, które wy możecie zaproponować, to też zachęcam do tego, żeby umieścić tytuły tych aplikacji w komentarzach do tego filmu. To będą aplikacje na telefony z systemem Android. Myślę, że odpowiedniki są również na iPhone'a. To są te same aplikacje albo jakieś podobne. Zaczynamy. Pierwsza aplikacja to jest Quitzilla, rzuć złe nawyki i uzależnienia. To jest aplikacja, która działa, która wspomaga rzucać, jak sama nazwa wskazuje, jakieś uzależnienia bądź złe nawyki, na przykład, nie wiem, wieczorne jedzenie bądź jedzenie niezdrowych rzeczy. Bądź z nałogów, palenie, picie alkoholu lub cokolwiek innego, co może być jakimś nałogiem. Ona działa na bardzo prostej zasadzie: jest kalendarz, wyznacza się datę, kiedy się coś rzuca. Ten kalendarz zlicza ilość dni, mówi o jakichś kamieniach milowych, można też określić swoje nagrody, można określić koszty tego uzależnienia. To jest bardzo fajna, prosta aplikacja, która pomaga właśnie w takim rzucaniu. Kolejna aplikacja to jest Habit Hub. I to jest jedna z moich ulubionych aplikacji w ogóle na telefon, bo to jest aplikacja, która pomaga kształtować dobre nawyki i pomaga osiągać jakieś cele. I ona działa na bardzo podobnej zasadzie jak ta wcześniejsza aplikacja, bo też jest kalendarz, tylko to jest bardziej kalendarz, w którym się zaznacza to, co się udało zrobić, a nie to, co się nie udało zrobić. I jak się udało, to jest na zielono, jeżeli się nie udało, to jest na czerwono. Można też pominąć jakiś dzień i wtedy on jest zaznaczony na niebiesko. Można wyznaczać też sobie nagrody za osiągnięcie jakichś kamieni milowych. Jest naprawdę bardzo, bardzo fajna aplikacja, jeżeli chodzi o wspomaganie kształtowania dobrych nawyków. Kolejna aplikacja to jest aplikacja LAS, tłumacząc na polski pozostań skupiony. I to jest aplikacja, którą można wykorzystać w dwóch celach. Po pierwsze, po to, żeby odłożyć telefon na bok. To jest trochę zabawne, że korzysta się z aplikacji, żeby nie korzystać z telefonu. No, ale w takich czasach żyjemy. To jest aplikacja, w której sadzimy wirtualne drzewa i w czasie, kiedy te drzewa rosną, one mogą rosnąć od 5 do minut do 2 godzin, jeżeli będziemy korzystać z telefonu, to te drzewa uschną. Jeżeli nie będziemy korzystać, to one wyrosną, rosną nam na takim ładnym polu. Za każde drzewo, które wyrośnie, dostajemy jakieś punkty. Za te punkty możemy kupować kolejne gatunki drzew i możemy w ten sposób sadzić różnego rodzaju wirtualne lasy. Co ciekawe, w tej aplikacji jest też opcja sadzenia lasu na żywo. Kiedy kupuje się za te zarobione monety możliwość zasadzenia jakiegoś drzewa gdzieś w Afryce, że ktoś po prostu to drzewo sadzi. I ta aplikacja po pierwsze rzeczywiście nam pomaga odłożyć telefon. Czyli jeżeli ktoś ma kłopot z tym, że na przykład ciągle siedzi w telefonie, przewija Facebooka, przewija Instagrama, cały czas jest online i jest to dla niej męczące, no to dzięki tej aplikacji może ją odłożyć i poprzez grywalizację, poprzez właśnie takie zadanie, że te drzewa, jeżeli będę korzystać z tego telefonu, to te drzewa uschną i to rzeczywiście pomaga. A jeżeli nie będę korzystać, to urosną. Można w ten sposób ten telefon odłożyć. A druga, bardzo ważna, może nawet jeżeli nieważniejsza funkcjonalność tej aplikacji, to jest to, że w czasie, kiedy to drzewo rośnie, ja mogę skupić się na tym, co mam do zrobienia. Jeżeli na przykład, nie wiem, piszę pracę magisterską, bądź mam coś ważnego do zrobienia, na co muszę poświęcić czas. I odpalam sobie tą aplikację i sobie zakładam, że dobra, w tym czasie, kiedy rośnie mi to drzewo, to ja na przykład zajmuję się pisaniem tej mojej pracy magisterskiej, albo ja w tym czasie zajmuję się zabawą z dziećmi, ale taką na 100%, że jestem tylko z nimi. I to jest naprawdę, naprawdę bardzo pomocne. I ostatnia aplikacja, może można by powiedzieć, że trochę z zupełnie innej beczki, to jest po prostu zwyczajny krokomierz. Myślę, że to jest bardzo ważne, żeby regularnie się ruszać, żeby regularnie chodzić. Jeżeli ktoś nie zażywa aktywności fizycznej, jeżeli ktoś jeździ z samochodem, ja jestem na przykład taką osobą, która bardzo dużo jeździ samochodem, to dla mnie taka aplikacja jest naprawdę bardzo przydatna, bo ona mi przypomina, żeby codziennie przejść jakąś odległość, przejść,
przynajmniej te 1000, 2, 3, 5, 10 tysięcy kroków, bo to naprawdę pomaga w funkcjonowaniu takim na co dzień. No i to tyle. Dzięki za obejrzenie, dzięki za wysłuchanie i jeszcze raz, jeśli miałbyś bądź miałabyś jakąś aplikację do zaproponowania, to zachęcam do pozostawienia komentarza pod filmem. Jeżeli Ci się podobało, to też zachęcam do zostawienia łapki w górę. Dzięki.